Startuję z ostatniej pozycji na liście Prawa i Sprawiedliwości, ale moje przesłanie to jest trafić do marynarzy. Mam dosyć mocny argument, ponieważ jestem przez cały czas pływającym kapitanem. I dlatego chciałbym bardzo Państwa prosić, żeby Państwo rozpropagowali to wśród swoich znajomych, że startuje kapitan żeglugi wielki pływający przez cały czas. Myślę, że poprzez to, te cztery paski im pokażemy, to wielu ludzi może się zwróci szerszym frontem do nas i poszerzymy jako partia ten front wyborców. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo proszę o pokój. Zachęcić. W związku z tym, że jestem ze Świnoujścia, to zapraszam Państwa na mały poczęstunek, takie drobne śledziki zrobiłem. Proszę spróbować. To jest Janek Kierbaszy, na śledzia wyborczego. Nam będzie Pan sprawował funkcję posła i zajmie się Pan wtedy wraz z Panem Joachimem Budzińskim prężnie tą naszą gospodarką morską i wszystkim, co się wiąże ze Szczecinem morskim. Także bardzo gratuluję i dziękuję. Dziękuję Pani bardzo. Pracuję na tym, no może nie 24 godziny, ale takie hasło, Kotuniak 24. Ważne miejsce, ważny kandydat. Dziękuję bardzo. Natomiast marynarze na statkach pod obcą banderą również mogą głosować, ale to jest sprawa utrudniona, ponieważ mogą głosować tylko w konsulatach i wtedy, kiedy odbierą odpowiednie papiery przed rejsem. A to jest dosyć ciężka sprawa, także niestety przykro mi bardzo, ale będę wszystkich kolegów namawiał, żeby coś takiego robić. Na konsulatu wierzę w to. Daj Boże. Również o Państwa życzliwość i pamięć. Proszę. Dziękuję. Odwróć tabelę, Włodek na czele. Kapitan żeglugi wielkiej, Włodzimierz Kotuniak. Startuję do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości. Pozycja 24. Odwróć tabelę, Włodek na czele. Tak jest. Dziękuję bardzo.